Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję dekodera Canal Plus z Android TV. Dekoder Canal Plus to tak naprawdę kolejna przystawka do telewizora, która jest wyposażona w Android TV. Oczywiście dużo popularniejsze są przystawki od Xiaomi, sam testowałem takie i recenzje znajdziecie oczywiście w kartach, jednak propozycja od Canal Plus przekonała mnie tym, że z tyłu mamy kilka dodatkowych złączy, które mogą bardzo się przydać. Ale po kolei. Zaczynając od pudełka, znajdziemy tam dekoder, zasilacz, pilot do obsługi, a także baterie oraz pliczek z instrukcjami obsługi. Zabrakło tutaj natomiast niestety przewodu HDMI, więc musimy go posiadać samemu, żeby móc skorzystać z urządzenia, podpinając go pod telewizor. Na opakowaniu znajdziemy informację o tym, że dostajemy 2 miesiące dostępu do usługi Canal Plus Online, jednak w opakowaniu nie znajdziemy żadnego kodu do wpisania. Całość działa bowiem nieco inaczej, o czym powiem nieco później, ale przede wszystkim polega na tym, że tak jakby kod aktywacyjny jest przypisany do konkretnego urządzenia i podczas konfiguracji uzyskujemy dostęp do tej usługi. Dekoder wygląda dość klasycznie. Od przodu znajdziemy logo Canal Plus, a poza tym jest wmontowana dioda informująca o stanie pracy urządzenia. Najwięcej elementów jest jednak na tyle, ponieważ jest tam HDMI 2.0, USB 2.0, złącze antenowe, ponieważ mamy tutaj tuner DVB-T, jest także gniazdo internetowe, jest złącze SPDIF, a także miejsce na zasilacz. Jeśli chodzi natomiast o pilot, to jest on wykonany z matowego tworzywa sztucznego i mamy tutaj klawisze do nawigacji po systemie, klawisze głośności, jest także przycisk do uruchamiania asystenta Google, a także włącznik i klawisz do uruchamiania Netflixa. Mamy oczywiście także strzałkę cofającą do poprzedniego ekranu, a także przycisk wyświetlający listę wszystkich aplikacji zainstalowanych w urządzeniu. Między tymi dwoma klawiszami mamy jeszcze klawisz z plusem, który odnosi nas do głównego ekranu interfejsu tego systemu. A jak już o tym mowa, to w ogóle jak skonfigurować ten system? Przede wszystkim musimy podłączyć urządzenie do prądu, a także podłączyć przewód HDMI do dekodera i telewizora. Potem przechodzimy do procesu logowania i aktywowania dekodera. W tym celu najłatwiej jest korzystać po prostu ze smartfona, gdzie w aplikacji Google albo wypowiadając komendę skonfiguruj moje urządzenie, przechodzimy przez niezbędne kroki, żeby móc skorzystać z dekodera. Wybieramy więc sieć Wi-Fi, wybieramy konto, do którego chcemy się połączyć, potem akceptujemy wszystkie niezbędne regulaminy, a także przesyłamy głos do dekodera, dzięki czemu asystent Google będzie w stanie nas rozpoznać. Na telewizorze wyświetlą nam się jeszcze zgody, które musimy zaakceptować. W kolejnym kroku możemy jeszcze skonfigurować telewizję naziemną i tutaj wystarczy podłączyć tylko antenę, a programy znajdą się automatycznie. Bardzo istotnym elementem konfiguracji jest aktywowanie dekodera na stronie Canal Plus. Wpisujemy tam kod wyświetlany na ekranie telewizora, co pozwala od razu przypisać urządzenie do naszego konta. Jednocześnie na tej podstawie otrzymujemy dostęp do miesięcznego konta Canal Plus Online. Drugi miesiąc otrzymujemy tak naprawdę na maila. Jest on wtedy w formie vouchera, który wpiszemy na stronie po zakończeniu pierwszego miesiąca próbnego. Dekoder Canal Plus pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android TV. Jest więc tak samo funkcjonalny jak już wspomniane przystawki od Xiaomi. Mamy te same aplikacje i funkcje, jednak tutaj w przypadku Canal Plus jest jedna zasadnicza różnica, a mianowicie zainstalowana nakładka. Kładzie ona nacisk przede wszystkim na usługi Canal Plus i są one na samej górze, a inne aplikacje są już nieco niżej. Nie przeszkadza to jednak ani trochę, jest to po prostu kwestia przyzwyczajenia i szczerze mówiąc powiedziałbym, że całość prezentuje się jak dla mnie bardzo elegancko i nawet przyjemniej dla oka niż to, co mamy w Xiaomi. Jednak to jest już moje osobiste widzimisię, każdy może tutaj zdecydować, co mu się bardziej podoba. Dużym dodatkiem jest oczywiście to, że tutaj w systemie mamy możliwość korzystania z programów telewizyjnych. Jest tak dzięki zamontowaniu dekodera DVB-T oraz DVB-T2 i po podłączeniu anteny i włączeniu strojenia dostajemy dostęp do programów dostępnych w ramach telewizji naziemnej. Jest to więc naprawdę mega zestaw, ponieważ możemy korzystać z takich podstawowych kanałów, a resztę rzeczy, które chcemy dooglądać, możemy odtwarzać w doinstalowanych aplikacjach. Ekran główny jest podzielony tak naprawdę na 4 zakładki. Od góry mamy start, gdzie znajdziemy polecane produkcje od Canal Plus, niżej są wybrane przez nas aplikacje, a pod nimi kolejne propozycje od usługodawcy. Druga zakładka to Live TV, gdzie znajdziemy tak naprawdę dwa rodzaje kanałów. Są tu bowiem różne kategorie, jeśli chodzi o tematykę programów, ale tam znajdziemy tylko programy dostępne w ramach wykupionej usługi Canal Plus Online. Poza tym jednak jest jeszcze zakładka naziemne DVB-T, gdzie znajdziemy kanały po podłączeniu anteny telewizyjnej.
Trzecia zakładka to aplikacje, gdzie znajdziemy wszystkie programy, jakie zainstalujemy w urządzeniu. Poza tym można też skorzystać ze sklepu Play, gdzie doinstalujemy kolejne aplikacje w zależności od własnych potrzeb. Ostatnia kategoria od góry to moje wideo, gdzie umieszczono stworzone playlisty. Są też ostatnio oglądane i ulubione materiały, jednak no oczywiście będą to wyłącznie treści oferowane przez Canal+. Jak już wspomniałem, dekoder pracuje pod kontrolą Android TV, co oznacza, że mamy tutaj też Chromecasta. Dzięki temu możemy udostępniać treści na telewizor z poziomu telefonu czy komputera i w szybki sposób pokażemy jakieś strony internetowe czy chociażby multimedia, które normalnie mamy na telefonie czy komputerze, a chcemy wyświetlić na większym ekranie. Poza tym sprzęt sprawdzi się też do wyświetlania multimediów z zewnętrznych aplikacji i wchodząc chociażby w YouTube'a czy Spotify możemy przekazywać dźwięki oraz obraz na duży ekran, co jest stanowczo szybszym sposobem na przenoszenie treści niż ręczne wyszukiwanie za pomocą pilota. A jak już o pilocie mowa, to warto powiedzieć, że tym dekoderem możemy sterować także z poziomu smartfona. Od niedawna jest to możliwe bezpośrednio w aplikacji Google Home. Tak więc teraz poza możliwością korzystania z jakichś ustawień czy funkcji, np. właśnie przesyłanie ekranu ze smartfona, jest także w dolnym rogu klawisz Otwórz pilota, gdzie pojawi nam się po prostu taki touchpad pozwalający na sterowanie po interfejsie tego dekodera. Są też tutaj klawisze Wstecz, Home oraz Uruchamianie asystenta Google. Możemy także regulować głośność. W prawym górnym rogu jest też klawisz wyłączenia dekodera. Niestety w drugą stronę to już nie zadziała, czyli dekodera bezpośrednio z aplikacji Google Home niestety nie włączymy. Poza tym mamy możliwość jeszcze skorzystania z wysuwanej klawiatury, więc wszędzie tam, gdzie będziemy musieli coś wpisać, nie musimy korzystać z pilota i klikać literka po literce, tylko możemy skorzystać z klawiatury ekranowej, co stanowczo ułatwi wpisywanie. Jeśli chodzi o działanie urządzenia, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Dekoder Canal+ działa świetnie i widać skok w stronę większej płynności względem Xiaomi Mi TV Stick, którego mam w drugim pokoju i jest to zasługa na pewno 2 GB pamięci RAM, no a w sticku był tylko 1 GB. Jednocześnie jest to bardzo porównywalne działanie z tym, co oferuje nam Xiaomi Mi TV Box. Tak naprawdę w codziennym użytkowaniu nie ma problemów z przełączaniem się między aplikacjami, uruchamianiu czy instalowaniu nowych programów. Jedyne takie dwa małe problemy zauważam podczas włączania i wyłączania, ponieważ trwa to stosunkowo długo, a także podczas przełączania się między kanałami telewizji naziemnej. Jest to niestety dość upierdliwy proces, ponieważ dopóki nie zniknie nam informacja na temat aktualnie uruchomionego programu, nie możemy przełączyć się dalej. Ewentualnie możemy najpierw schować taki panel klawiszem wstecz lub strzałką w dół i wtedy przełączyć kanał, jednak jest to moim zdaniem dość uciążliwe i można było to rozwiązać nieco bardziej intuicyjnie. Oczywiście na dekoderze Canal+ bez problemu możemy korzystać ze wszystkich aplikacji, nie tylko tych od operatora. Z powodzeniem będzie działał chociażby Netflix, Player, Amazon Prime Video, Polsat Go, Spotify czy wiele, wiele innych i ogranicza nas tak naprawdę tylko to, jakie aplikacje znajdziemy w sklepie z aplikacjami. No bo jednak warto pamiętać, że sklep na Android TV jest nieco mniej urozmaicony niż na smartfonowym Androidzie. Jeśli chodzi o jakość nagrań, jakie możemy tutaj odtwarzać, to jest to maksymalnie rozdzielczość 4K, więc bez problemu obejrzymy filmy czy seriale w wyższej jakości i to zarówno korzystając z multimediów internetowych, jak i odtwarzając całość z USB, ponieważ mamy wbudowane tutaj takie złącze. Na koniec jeszcze dodam, że do korzystania z dekodera wcale nie musimy mieć wykupionej usługi Canal+ Online. Jeżeli stwierdzimy, że nam to nie jest potrzebne, możemy korzystać z innych aplikacji i telewizji naziemnej i całość będzie działała jak normalna przystawka TV. Zostanie oczywiście tylko zmieniony interfejs systemu, gdzie usługa Canal+ będzie na pierwszym miejscu, jednak do tych proponowanych treści po prostu nie będziemy mieli dostępu. Podsumowując, dekoder Canal+ kosztuje aktualnie około 200 zł, chociaż często pojawiają się jakieś promocje i sam kupiłem za 169 zł. Uważam, że jest to bardzo atrakcyjna cena, szczególnie, że mamy tutaj też w zestawie 2 miesiące pakietu Canal+ Online, którego standardowa cena to 45 zł miesięcznie. Jest to także jednak pełnoprawny sprzęt z Android TV, jedynie właśnie urozmaicony nakładką operatora. Mi osobiście to nie przeszkadza, no ale myślę, że jest to już kwestia gustu. Dodatkowo względem innych przystawek mamy tutaj do dyspozycji wejście antenowe, które pozwala cieszyć się kanałami telewizji naziemnej. Mamy też 2 GB RAM, jest obsługa rozdzielczości 4K, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo ciekawa propozycja, którą warto rozważyć. Jeżeli miałbym w tym momencie do wyboru, czy skorzystać z jakiejś przystawki od Xiaomi, czy właśnie wybrać dekoder Canal+, postawiłbym na propozycję od Canal+, ze względu na to, że mamy tutaj atrakcyjną cenę, jest też pełnoprawny Android TV, dodatkowo mamy 2 miesiące usługi Canal+ Online, a także jest tutaj tuner DVB-T, co umożliwi nam korzystanie jeszcze z telewizji naziemnej.
A co wy myślicie o tym sprzęcie? Czy wy byście go kupili, czy szukalibyście jednak czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na IoT.pl, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawostek na temat internetu rzeczy. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!